Ze studia Colter TV wita Państwa Piotr Pietrzykowski. W dzisiejszym filmie przedstawię Państwu zupełnie nowy pistolet hukowy, dostępny bez zezwoleń. Stalker M906 to pistolet, który w pełni imituje działanie broni palnej. Magazynek mieszczący się w rękojeści, ładowanie pierwszego kartridża poprzez odciągnięcie zamka, ruchomy zamek przy strzale, a po oddaniu ostatniego strzału pozostaje on w tylnym położeniu, ogłuszający huk, odrzut przy strzale i ogień z lufy, wyrzut łuski i automatyczne załadowanie nowego kartridża. Są to cechy charakterystyczne dla broni palnej, dlatego nowy pistolet hukowy Stalker M906 stanowi skuteczną i niewymagającą zezwolenia alternatywę dla tej broni. Stalker M906 to pistolet hukowy o średnicy lufy i kartridża nie przekraczający 6 mm. Dzięki temu według ustawy o broni i amunicji nie jest wymagane posiadanie pozwolenia na ten pistolet. Dużą zaletą pistoletu Stalker M906 jest również jego głośność podczas strzału. To zdecydowanie najgłośniejszy pistolet na kartridże do 6 mm dostępny na rynku polskim. Aby nie być gołosłownym, przy użyciu profesjonalnego urządzenia do obiektywnego pomiaru poziomu głośności dźwięku przeprowadziliśmy test. Zapraszam. Z testu jasno wynika, że pistolet Stalker na kartridże 5,6x16 mm jest głośniejszy od rewolweru na kartridże 6 mm long. Pistolet Stalker M906 dzięki swoim zaletom ma bardzo szerokie zastosowania. Przede wszystkim służy jako pistolet hukowy do samoobrony przed potencjalnym napastnikiem. Sprawdzi się podczas wielu sytuacji w życiu codziennym, dzięki działaniu przypominającemu broń palną, zwłaszcza podczas oddawania strzałów ostrzegawczych. Stalker M906 to również doskonałe narzędzie do szkolenia. W podstawowym szkoleniu z bezpieczeństwa obsługi oraz umiejętności manualnych posługiwania się bronią, pistolet sprawdzi się bardzo dobrze. Trenowanie posługiwania się bronią i operowania nią nie stanowi zagrożenia i jest w pełni bezpieczne. Kolejnym polem zastosowań tego pistoletu jest wystrzeliwanie fajerwerków w formie rac w czasie imprez okolicznościowych. Najlepszym terminem jest oczywiście 31 grudnia, Sylwester, lecz także inne uroczystości, które można uczcić w tak huczny i efektowny sposób. W komplecie otrzymujemy nasadkę do wystrzeliwania rac o średnicy 15 mm. Wystrzelone za pomocą tego pistoletu race lecą bardzo wysoko. Dodatkowo dokupić możemy nasadkę wystrzeliwującą jednocześnie aż 5 rac. Bardzo często stosuje się pistolety hukowe także do odstraszania ptaków i dzikich zwierząt, np. w sadownictwie lub na lotniskach. Idealnie sprawdza się w takim przypadku także race hukowe, ponieważ ich ogłuszający hałas rozlega się na kilkadziesiąt metrów nad ziemią. Przedstawiając Państwu pistolet Stalker M906, warto również wspomnieć, że jest on wyprodukowany przez znaną i cenioną na całym świecie turecką firmę Atak Arms. W Polsce firma ta znana była dotychczas z serii rewolwerów hukowych i pistoletów pneumatycznych produkowanych pod marką Zoraki. Produkty te, ze względu na bardzo dobre wykonanie i bezawaryjność, od lat cieszą się ogromną popularnością na naszym rynku. Stalker to kolejna marka tego producenta. Pistolet hukowy Stalker model M906 wyprodukowany jest specjalnie na rynek polski na zamówienie firmy Colter, która jest jego wyłącznym dystrybutorem. Wyglądem zewnętrznym model M906 przypomina szwajcarski pistolet Sigsauer P250 Subcompact. Gabaryty oraz linia zewnętrzna nawiązują do tego właśnie bardzo popularnego kompaktowego pistoletu. Ergonomicznie ukształtowana rękojeść, mimo niewielkich rozmiarów, pewnie leży w dłoni. Oddanie w pełni kontrolowanego strzału nie stanowi więc żadnego problemu. Szkielet pistoletu, zamek, części mechaniczne oraz magazynek wykonane są z metalu, a sam korpus z wysokogatunkowego tworzywa sztucznego.
Stalker M906 jest pistoletem samopowtarzalnym, czyli po każdym strzale wyrzuca wystrzeloną muskę i sam ładuje kolejny kartridż do komory. Po załadowaniu pełnego magazynka w celu oddania pierwszego strzału należy przeładować zamek. Wtedy do komory zostanie wprowadzony pierwszy kartridż z magazynka. Teraz można już oddać strzał. Po strzale pistolet sam załaduje kolejny kartridż z magazynka. Stalker M906 posiada zewnętrzny bezpiecznik nastawny, zapobiegający przypadkowemu wystrzałowi. Ustawiony w dolnej pozycji zabezpiecza pistolet przed wystrzałem. Ustawienie bezpiecznika w pozycji górnej odbezpiecza pistolet do strzału. Kluczem do sukcesu tego projektu jest zastosowanie zupełnie nowych kartridży hukowych. Są to specjalne, nowe na polskim rynku artykułów obronnych, kartridże hukowe typu 5,6x16 mm, wyprodukowane na wyłączne zamówienie firmy Colter. Charakteryzują się wyjątkowo głośnym hukiem, wyraźnie głośniejszym niż dotychczas stosowany. Energia kartridża wynosząca 140 J jest tak duża, że oprócz bardzo głośnego huku pozwala dodatkowo na cofnięcie zamka, wyrzut wystrzelonej łuski i załadowanie kolejnego kartridża. W magazynku pistoletu Stalker M906 mieści się aż 8 sztuk takich kartridży hukowych. Aby wyciągnąć magazynek, należy wcisnąć zaczep magazynka znajdujący się w dolnej części rękojeści. Magazynek wysunie się automatycznie z rękojeści. Następnie ładujemy szufladkowo magazynek, wciskając kartridż jeden za drugim. Ogłuszający huk i odrzut zamka do tyłu sprawiają wrażenie, że strzelający posługuje się bronią palną. Wrażenie to potęguje wyrzucona przez wyrzutnik łuska, która z charakterystycznym brzękiem ląduje na podłożu. Po opróżnieniu magazynka i ostatnim strzale, zamek zostaje tak jak w broni palnej w tylnym położeniu. Wówczas po włożeniu załadowanego magazynka wystarczy przesunąć dźwignię zrzutu zamka, aby w ułamku sekundy pistolet był znowu gotowy do strzału. Wygodnie umiejscowiony zrzut zamka umożliwia bardzo szybkie wprowadzanie kartridża z nowego magazynka do komory. Dużą, praktyczną zaletą pistoletu Stalker M906 jest jego niewielki rozmiar oraz masa. Z powodzeniem można go nosić wygodnie w kaburze przy pasku, w torbie, walizce biurowej, damskiej torebce lub przewozić w sowku samochodowym. Co ważne, w celu dokładniejszego czyszczenia pistolet Stalker można rozłożyć tak jak broń palną. Aby to zrobić, należy wyjąć magazynek, cofnąć zamek w celu usunięcia kartridża, obrócić dźwignię bezpiecznika w dół, wyjąć dźwignię bezpiecznika, zdjąć zamek, cofając go do końca i unieść jego tylną część do góry. Uwaga! Do pistoletu Stalker M906 nie wolno stosować kartridży innych niż dedykowane tego modelu kartridże 5,6x16 mm zalecane przez dystrybutora firmy Colter. W naszej ofercie dostępne są różne wersje kolorystyczne tego pistoletu. Oprócz prezentowanej wersji czarnej dostępna jest również z zamkiem chromowanym, niklowanym, satynowym, tytanowym oraz wersja kamuflowana i karbonowa. Dane techniczne. System półautomatyczny, semi-automatic. Mechanizm spustowy, single action. Szkielet metalowy. Korpus polimerowy. Kartridże hukowe Colter 5,6x16 mm, pojemność magazynka 8 kartridży, długość lufy 60 mm, długość całkowita 145 mm, wysokość 105 mm, szerokość 22 mm, masa w wersji niezaładowanej 492 g, masa z załadowanym magazynkiem 500 g.